Kraków, 30 marca 1963 roku. Tajne. Plan operacyjnych przedsięwzięć do sprawy operacyjnej obserwacji założonej na Szaconia Wacława. Wymieniony jest byłym członkiem bandy terrorystyczno-rabunkowej Uskoka, działającej w latach 1944-1950 na kilku powiatach województwa lubelskiego. Za działalność w tej bandzie Szacoń Wacław został skazany i w 1956 roku na mocy amnestii został zwolniony. W czasie likwidacji tej bandy jednemu z jej członków, Franczak Józefowi, pseudonim Laluś, udało się zbiec i do chwili obecnej się ukrywa. Zachodzi podejrzenie, że zamieszkały w Krakowie Szacoń może kontaktować się z ukrywającym się bandytą Franczakiem. Baczność! Kolumnę marszową! Dziś w tej liturgii żałobnej chcemy powierzyć duszę świętej pamięci Józefa Franczaka. Historia wszystkim nam znana. Jego dramat życia, zmagania się o prawdę, o wolność. Całą historię jego życia i tych, którzy podjęli to dziedzictwo, włączamy w tajemnicę męki, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa. Ojciec zginął, gdy miałem 5 lat, w 1963 roku. Nie miałem okazji go poznać, bo wiadomo, warunki konspiracji. Pamiętam tylko taki moment, że wyszedł mężczyzna z kupki zboża, popatrzył w naszym kierunku, poszedł w las. Ale to tak zamglony ten obraz mam, także nie byłem w stanie nawet rysów twarzy zapamiętać. Mama zawsze powtarzała, że ojciec chciał wrócić do normalnego życia, że tęsknił za domem, za rodziną, za tym dzieckiem, którego nie mógł niestety często zobaczyć. Był po prostu już zniechęcony tym tułaczym życiem, bo czy deszcz, czy słota, czy w polu, czy w lesie, czy u kogoś na kwaterze, to zaszczuty jak zwierzę. I mówi, nieraz łzy widziała w jego oczach, jak rozmawiali. Niezłomny żołnierzu Józefie Franczak, niech polska ziemia otuli cię do spokojnego snu. Od Ciebie chcemy się uczyć dzisiaj, jak być wiernym do końca. Tym wartościom, które dla każdego Polaka powinny być czymś najcenniejszym i najbardziej świętym, a są nimi Bóg, honor i ojczyzna. Ciągle jest aktualne pytanie, gdzie są ich groby polskie? Gdzie ich nie ma, Ty wiesz najlepiej i Bóg to wie na niebie. Mówił, ja mam dla kogo żyć. Łzy mu tak pociekły i to mi się przypomniało w katedrze. Wtedy powiedział, nie, ja się nie poddam. Ja mam dla kogo żyć. Czyli dla tego dziecka. I za rok został zabity. Za mną! Pan! Przyjacielu mówi, ale wtedy, w
Wcześniej nawet nie mówił tego. Ale tak spojrzał, dzieci spały. Troje dzieci wtedy było. Przyszedłeś Gehenny, mówi. Ale jakoś, mówi, doszedłeś do tego, mówi, że założyłeś rodzinę, mówi. I jakoś sobie życie, mówi, urządziłeś. A ja, mówi, jak, mówi, nie mam rodziny i nie mam na to nadziei. Nie mam nadziei, bo jakby szedłem z domu, on ochotniczo poszedł do wojska. Tak mówi, nie mam domu i nie mam nadziei. I to takie, które mnie do dzisiaj tak... Ale jedno, co bym chciał, mówi, i wiem, mówi, że już jest to, mówi, wszystko dla mnie stracone. Ale przynajmniej bym chciał, żeby moje kości, nie miałem rodziny, były w grobie rodzinnym. I to mnie tak łamie. Po śmierci ojca powiedzieli, że nie wydadzą, ciało zostało pochowane. Koniec. I dowiedzieli się, gdzie to jest. I za 3 dni siostra ojca, ciocia Celina, z kolego ojca pojechali w nocy. Odkopali ten grób, głowę, ciało tylko owinięte w jakąś białą szmatę, bez głowy. I od tamtej pory widzieli, że jest ojciec pochowany bez głowy. Ta czaszka trafiła do Zakładu Medycyny Sądowej i ona tam pozostawała przez wiele lat jako preparat anatomiczny, służący jako pomoc naukowa dla studentów. Głowa została poddana procesowi maceracji. To jest proces chemiczny. Czaszkę umieszcza się w specjalnym pojemniku, często z mydłowinami, gdzie w ciągu kilku dni tkanka mięsna mięknie i dzięki temu można w bardzo łatwy sposób pozbyć się części miękkich i wszystkich części wewnętrznych. To, co przekazano już później w ręce funkcjonariuszy SB, to była już goła, wymacerowana czaszka, pozbawiona jakichkolwiek tkanek. Bogu dziękuję za to, że te kości jego, włącznie z tą głową, która była mu odcięta i powróciła po wielu, wielu latach, że została dołączona do tego grobu i te jego kości. No ale jednak... Teraz za drugiego okupanta jeszcze na mnie oschła jedna krew. Po Zdraniecku sięga nam do gardła, na tajgi Sybiru chce nas wieść. Pomylił się Stalin, pomylił się Kat, a z nim taździ cała kołota. Za zamek, za Katyń, za Sybir, za krew, zapłaci za pory piechota. Za zamek, za Katyń, za Sybir, za krew, zapłaci za pory piechota. No różni chodzili tutaj, agenci, i szukali, sprawdzali. Ja pamiętam, raz nawet tak było, że do piwnicy kazali ojcu iść. Ojciec mówi, że on nie pójdzie, że jak im trzeba, niech idą same. Otworzył piwnicę i proszę bardzo. To szukali na górze, po piwnicach. Bardzo często to było. Bardzo często. Także ja wtedy, to ja nie wiedziałam nic, dlatego że ja byłam małym dzieckiem. I nie wolno chyba mi było tego wiedzieć. Tutaj właśnie w tych budynkach to mamy brat mieszkał. Kiedyś doiła ciotka krowy i przyszedł on. Bo tutaj on tam przychodził nieraz. Przyszedł rano i mówi tak, Juziu, gdzie ty jesteś? A, ja jestem tak niedaleko. Ale mówi, choć nie idź tam, do kogoś powiedziała. Nie bój się, taki głupi nie jestem. I to krótko trwało. W tej chwili jest bohater, ale dlaczego tyle lat musiał aż zginąć? Dopiero zrobili z niego bohatera. Proszę panią, kto innego zrobił zapłacić bohatera, życiem, a kto innego? Wrogowie robili z niego bandytę. I z wszystkich nas. Do nas też inaczej, nie było tylko bandyta.
Ja, proszę Panią, miałem czterokrotne karę śmierci, a nie miałem zarzuty, żebym nawet kogoś tak uderzył. No widzi Pani. Mama chodziła do szkoły, on mówi ciągle z nim, moja. Mówi, że to był bardzo mądry. Jako dziecko to już był mądry. I mówi, ciągle myślał tylko o wojsku. Nie, nie poszedł do wojska jako wcześniej, jako ochotnik. I temu wojsku i służył do końca, do śmierci. Ja wtedy miałam 12 lat, jak on zginął. Bałam się wyjść, bo tutaj był jak front. Tam za tymi budynkami też było obstawione. I ono tutaj, jak wyszedł za tego murowanego domu, tak wypadł i cofnął się, ale już nie miał wyjścia. Musiał tu. I on tu zginął, ale tu stała taka lipa na środku i widocznie, bo tam za tą lipą stał żołnierz. Żołnierz i policjant, ja nie wiem. Było dużo tego. I w lesie, i później jak tutaj właśnie on zginął, to z lasu. Dopiero wtedy zaczęły biec tam, wychodzić, tak. Szkoda, a jak później powiem panu, jak on zginął, to niektórzy tak kopali go. Józiu, chcesz papierosa, Józiu, chcesz jabłko po śmierci. I wzięli na taki samochód go z budą, taki oplandekowany, słomy pościelili i tak rozmachnęli rękami i rzucili, jak worek zboża. Józef Franczak był żołnierzem rejonu 3 obwodu AK Lublin Powiat. Prawdopodobnie pełnił funkcję wywiadowcy, pełnił też funkcje kontrwywiadowcze. W okresie niemieckiej okupacji został awansowany do stopnia sierżanta Armii Krajowej. Działał w terenie, z którego pochodził, z którego pochodzili jego koledzy, późniejsi konspiratorzy. Jak weszli Rosjanie tu na nasz teren, Armia Czerwona, no to były plakaty, które wzywały oficerów, podoficerów, no i tam specjalistów rodzaju różnych broni do zgłoszenia się do wojska. Nawet i imienne były te powołania. Franczak poszedł do wojska i był w takiej miejscowości, to był bodajże powiat Konkolownica. Tam chodzili szpicle różni komuniści i rozpoznawali ludzi, działaczy społecznych. Wystarczyło, że był w AK czy nawet w BH, to ten człowiek był przeciwnikiem komuny, uważany za przeciwnika. I ci ludzie byli rankiem przez siepaczy, przez NKWD czy tych innych sługusów rozstrzelani. Wyprowadzani byli, poza tym i rozstrzelani byli. No i to się powtarzało, no i Franczak stamtąd ucieka. Takim momentem zwrotnym w historii Lalusia jest 16 czerwca 1946 roku. Tego dnia Franczak zostaje aresztowany wraz ze swoim przyjacielem Franciszkiem Hołotą Małym w Żukowie. Aresztowani są przewożeni samochodem do Lublina. W Dominowie podejmują próbę ucieczki udaną. Odbierają części konwojentów broń, dochodzi do strzelaniny, część konwojentów ginie, a aresztowani rozsypuje się po terenie. Od tej pory Franczak zaczyna się ukrywać. Od tej pory pozostaje w konspiracji i ukrywa się już aż do 1963 roku. Myśmy mieli kontakt w Lesie Józefowskim, to było jak byłem tam z Lalusiem, z Franczakiem, to było w maju 1948 roku, jak miał przyjechać cień i mieliśmy w Zakrzówku zrobić zamach, to tam takie było większe spotkanie wtedy, bo wtedy był Żelazny,
Starzanem Franczak miał być i od Turobina tam mieli być ludzie. Bliskim znajomym Franczaka z okresu konspiracji był Wacław Szacoń Czarny. Wacław Szacoń pełnił od pewnego czasu funkcję łącznika między Zaporą a Łuskokiem, także Łuskokiem, bo też między innymi dowódcami. Czarny doprowadza Franczaka na spotkanie ze Strzałą, dowódcą patrolu od Łuskoka. A w czerwcu 1947 roku Franczak zostaje doprowadzony na koncentrację całego oddziału. Ustalono, że Franczak utworzy trzeci patrol w oddziale, ponieważ oddział Łuskoka był podzielony na patrole wspomnianego Strzały, Walentego Waśkowicza, Stanisława Kuchciewicza, Wiktora, największy patrol. I ten trzeci patrol będzie dowodzony przez Józefa Franczaka Lalusia. Będzie to tak zwana Grupa Południowa. Ona będzie operować na pograniczu powiatów lubelskiego i krasnostawskiego. To jest Strzała. To jest Laluś. To jest Kowalczyk, Wiktor. To zdjęcie to robiłem ja. To Strzała jest. Ja ze Strzałą byłem w konflikcie, dlatego na jego temat nie chcę mówić. Miał pewne zasługi, ale nie chcę mówić, bo ja znam rzeczy i dobre i złe. Był bojowy, był tego, był mściwy, nieobliczalny. Zastrzelił swego żołnierza, jak się pokłócił. Takiego cichego Kowalczyka. I to jest takie dla mnie bolesne, wie pan. Bo zostało dziecko po nim, po tym Julku. A to była zemsta osobista. Ja go skontaktowałem, ja go przedstawiłem jako Laluś. A Laluś się posłał stąd, jak jeszcześmy spotykali się z Kopaczewskim, to jest z grupy Zapory, Lew, taj pseudonim Lew Kopaczewski, Antek. I nas chłopaki nazywali Lalusie, bo myśmy po cywilnemu byli, bo oni byli mundurowi. I stąd się wziął Laluś? I stąd się wziął Laluś. O. Lalusie, Lalusie. Ale no bo to w takim razie skąd się wziął Lalek? I to już raczej dziennikarze, bo to był taki korpulentny, masywny facet. I Laluś to wyglądało, że to był taki, jak ten dzieciak, który z tym wózku jechał, że taki malutki, szczupły. A on był jednak takiej postury, dość masywnej postury był, tak. No i stąd to sobie wymyślili, no to Laluś to nie pasuje. Za bardzo zdrobniale. Za drobniale, no to zrobili Lalka. 22 lutego 1947 roku podzielił życie amnestia dla żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Już samo słowo amnestia rodzi takie pejoratywne konotacje, bo jak sam Zapora stwierdził, amnestia to jest dla złodziei, a my jesteśmy Wojsko Polskie. Niemniej jednak jest to udana operacja aparatu bezpieczeństwa celem rozładowania lasów. Z amnestii korzysta 90% konspiratorów na terenie Lubelszczyzny. Franczak konsultuje się z rodziną, rodzina konsultuje się z adwokatem, czy może się ujawniać. Adwokat wyrokuje, że sprawy śmierci tych konwojentów 16 czerwca 1946 roku mogą Franczakowi nie podarować i to wówczas podejmuje decyzję o pozostaniu w konspiracji. Jednym z zarzutów, jaki pojawia się w materiałach aparatu bezpieczeństwa w stosunku do Lalusia, jest to, że w okresie okupacji niemieckiej miał dokonać egzekucji, mordu na Żydach. No to było, Laluś był aktywny, Laluś był poszukiwany od 1939 roku jako podoficer zawodowy żandarmerii. Ale za okupacji, to już był rok 1941-1942, to zbierało się broń. Na oku, w okolicy jeździło się na wsi, kto ma broń, u kogo broń była zostawiona. No i Laluś podszedł ze swoim kolegą, z Beciem, nie pamiętam już jego imienia, no i tam natknął się na grupę, który osobnie chciał go uderzyć karabinem, ale Laluś chwycił za ten karabin
No i wtedy doszło do tej szamotaniny i Leluś wydobył pistolet, zastrzelił tego właśnie Żyda. I chwycił ten karabin i chlebak z amunicją i wyskoczył. No i wtedy okazuje się, że na sąsiednich domach kwaterowali inni jeszcze i zaczęli po prostu, chcieli Lelusia uchwycić czy zabić. A jego ten kolega Beć na początku od razu uciekł, nie osłaniał jego, no a potem to wszystko spędził na Walusia, bo Beć poszedł do UB i był oficerem UB, a Leluś był ścigany jako ten, który zastrzelił Żydów. Czyli jednym słowem to nie była likwidacja Żydów, tak jak się przypisuje Franczakowi, to była samoobrona. Samoobrona, to nie miał nawet tego zamiaru, żeby likwidować, bo przecież dostęp był do tych Żydów, którzy się ukrywali. Nawet niezależnie od tego ludzie im pomagali. Ale były też rzeczy takie, kiedy Żydzi chodzili i była samowola i po prostu rabowali. Tu były te drzwi po prawej stronie do tej sali i ta sala. A stamtąd było rzucenie tutaj zwłok. A pan potem stał tutaj co to finale. Żeby taki się wydaje, że był wtedy większy. I te drzwi po prawej stronie to było takie znamienne, że zapamiętałem, że tylko mogłem wyniki. A tego sobie nie mogę skojarzyć w klatce schodowej. Mi się tak wydaje troszkę za daleko. Do daleko. Gardzienice, 24 sierpnia 1947 roku. Pierwsza akcja Lelusia pod komendą Uskoka. Tak, to była niedziela, to był dzień słoneczny, pogodny. Była to zabawa dożynkowa, która się zakończyła likwidacją komendanta Tadeusza Bieleszy, komendanta z gminy Rybczewice, w której uczestniczył Leluś, który był w tym czasie już pod dowództwem Uskoka. Wykonawcą likwidacji komendanta był Pomian z Wiktorem. Akcja trwała kilkanaście minut. Czyli tutaj zlikwidowaliście komendanta posterunku MO z Rybczewic, Bielesze. Tak. Wiemy o nim, że pełnił służbę na posterunku od 1947 roku jako komendant i od tego czasu znacznie zaktywizował walkę z podziemiem niebotnego. Tak, z podziemiem, bo robił różne zasadzki, różne, tym bardziej, że odnośnie było dużo skarg odnośnie ludzi, czy ktoś zabił świnie, czy jakieś były wieziony towar do miasta, czy Wendyna, czy coś, to on to zabierał bez żadnych jakichś, no i na swój użytek, czy na użytek, no to już... To już w tym wypadku mi trudno powiedzieć, co z tym zrobił. No ale każdy musiał je zabierał i były skargi ludzkie robienia ludziom krzywdy. Istnieją informacje, że zanim dokonano likwidacji Bieleszy, on był kilkukrotnie upominany przez miejscowych konspiratorów. Tak, był upominany, były listy pisane, były pogróżki, były... On sobie z tego zdawał sprawę, co go czeka, ale wydawało mu się, że on jest silniejszy, że jest sprytniejszy, że on tego wszystkiego dokona. Takie miało sobie wyobrażenie. No i innego wyjścia nie było. Panie Wacławie, byłby pan w stanie narysować mniej więcej plan całej akcji? To znaczy rozstawienie stanowisk wokół pałacu i którędy weszła ta główna grupa likwidacyjna? To jest droga od Piask. Tu będzie droga do pałacu. Tu się mieści pałac. To była sala, w której odbywała się zabawa. Tu było stanowisko RKM-u. To było blokowanie, tu właśnie to jest tutaj. Czyli to jest bezpośredni wjazd tutaj na posesję? Na teren pałacu, tak. Ale tu wszędzie było bardzo dużo zarośli i w tych zaroślach pod osłoną nocy
Nie pozostawiono krzaków, byli ukryci, reszta obstawy. W celu zabezpieczenia, gdyby się wywiązała akcja, między nimi był również Franczak, jako gospodarz tego terenu. Tak. A jeszcze jakby pan na koniec powiedział, bo jak przyjeżdżał pan w ten teren, jaki był odbiór społeczny likwidacji tego komendanta? No. Czy ludność trochę ochłonęła, bo z tego co wiemy, on terroryzował. Ludność ochłonęła i społeczeństwo było zadowolone, bo wreszcie pozbyli się satrapy. W historii Józefa Franczaka Lalusia możemy odnaleźć kilka smaczków. Taką największą ciekawostką, jaką w trakcie badań udało mi się odkryć, było to, że Franczak na niektóre akcje chodził boso. Tak było na przykład w czasie likwidacji Franciszka Drgały 24 sierpnia 1951 roku. Potwierdzili to wszyscy świadkowie, włącznie z partyzantami, którzy uczestniczyli w akcji. Czyli Franczak boso, w pełni uzbrojony po zęby. Taki charakterystyczny epizod partyzanckiej walki. Pierwsze nieszczęście to jest 31 marca 1949 roku. Dwóch członków patrolu strzały, Stanisław Skorek, Piruk i Stanisław Bartnik, Góral, przybywają do Franciszka Drgały. Drgała jest krewnym Skorka. W momencie, kiedy partyzanci ułożyli się do snu, Drgała pobiegł na posterunek MO. Nastąpiła obława, partyzanci zostali aresztowani, poddano ich brutalnemu śledztwu. Przede wszystkim Bartnik nie wytrzymał tego śledztwa i powiedział, że na dniach ma się odbyć koncentracja kadry dowódczej. Prze jedną z Melin, gdzie często przebywają, to są zabudowania zarzyckich w kolonii Łuszczów. I dodał jeszcze, że z dowódcą swoim strzałą mieli się spotkać 1 lub 2 kwietnia w Pliszczynie pod Lublinem. Otoczono Pliszczyn kordonem 275 żołnierzy KBW. Strzała ginie w trakcie akcji, ale przy strzale znaleziono notes. W notesie było napisane koszary partyzanckie. Coś, co jeszcze wtedy funkcjonariusze UB nie potrafili rozszyfrować jako zabudowanie za wszystkich, ale było też napisane 2-3 kwietnia 49 spotkanie. Tutaj ułożyły się pewne rzeczy w całość. Lawina nieszczęść nieubłaganie nas dosięga i pochłania ofiary. Tym razem wszyscy trzej, Wiktor, Żelazny i ja, wyszliśmy cało. W nocy z 2 na 3 kwietnia zeszliśmy do domu Zarzyckich. Lalusia jeszcze nie było. Do świtu pozostała już niecała godzina. Resort. O Boże, wywalili drzwi. Ratujcie się jakoś. To były słowa gospodyni, która starała się przy tym uspokoić dzieci. Każdy z nas miał automat i 2 granaty. Iść na nich było szaleństwem. Wiktor stał już w pogotowiu przy drzwiach. Stanąłem po drugiej stronie. Gdy łach ze światłem wysunął się na środek korytarza, Wiktor rąbnął doń długą serię ze swego automatu. Światło zgasło i rozległ się jęk. Partyzanci przedarli się w kierunku południowym w brawurowej ucieczce przez kordon KBW. Pod osłoną tyczek z chmielem panowała bezksiężycowa noc. Operacja trwała kilka godzin dłużej, ponieważ funkcjonariusze, którzy dowodzili operacją, nie zorientowali się, że partyzanci wycofali się z miejsca akcji. Dlaczego nie zorientowali się? KBWiści zalegający na odcinku, przez który przedarło się 3 partyzantów, nie poinformowali o tym swoich przełożonych. Następnego dnia już przesłuchiwani przez oficerów informacji KBW, powiedzieli wprost, że obawiali się strzelać, gdyż mogliby stracić życie. W momencie, kiedy partyzanci ostrzelali wchodzących do budynku funkcjonariuszy, zachodziło podejrzenie, że budynek jest ufortyfikowaną twierdzą. W związku z tym sprowadzono 2 samochody pancerne. Ściągnięto także posiłki z Lublina. Około 150-200 żołnierzy KBW przybył tutaj szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Lublinie. W momencie, jak samochody pancerne zaczęły zbliżać się do budynku, z budynku wyszła Stefania Zarzycka, która zaczęła krzyczeć, że się poddaje, że budynku nie ma już od kilku godzin partyzantów.
Mama wyszła z dziećmi, z dwójką dzieci, bo trzecie było w drugich pomieszczeniach. I w tym czasie była ze mną w ciąży, w 7 miesiącu ciąży. Spenetrowano dom strasznie, ale o godzinie 9 rano zabrano mamę do więzienia. Ojciec ze 3 godziny wcześniej został wywieziony. I w tym więzieniu przebywała 2 miesiące. Po przesłuchaniach wróciła któregoś dnia do celi. Dostała krwotoku, wezwano do mamy więźniarkę położną, panią Traczową. I ona zobaczyła, w jakim stanie jest mamy, ale zbadała ją, zobaczyła, że płód żywy. I urodziłam się. Urodziłam się, jak ona się mną zajmowała, to w tym czasie mama straciła przytomność, ale zdążyła zapytać, dziewczynka czy chłopiec. Ona jej odpowiedziała, że dziewczynka, więc mama powiedziała, niech jej Bóg pozwoli żyć. I potem straciła przytomność i już tej przytomności nie odzyskała. Za godzinę stwierdzono zgon. Władysław Zarzycki zdobywa się na ogromną odwagę. On mówi na rozprawie wprost, że był bity, wiele zeznań zostało wymuszonych, że nawet konfrontowano go z bitą żoną. Dochodziło do sytuacji, że on był przesłuchiwany w jednym pomieszczeniu, po czym ubecy mu mówili, że za drzwiami przebywa jego żona. Słychać było uderzenia i słychać było krzyk bitej kobiety. Ja na tym zamku przebywałam 2 lata i 2 miesiące w tym więzieniu. Ja widziałam tylko mury i niebo. Niewiele z tamtego okresu pamiętam, natomiast bardzo dobrze pamiętam dzień, kiedy mnie wywieziono z tego zamku. Zawieziono mnie do małego domu dziecka i dopiero tam zobaczyłam, poznałam, że jest trawa, zieleń, a mnie wywieziono w czerwcu. Przestrzeń. Ja się bardzo tego bałam. Kiedy miałam 8 lat, ojciec mnie zabrał z tego domu dziecka do domu, którego ja nie znałam. To był szok. Ja nawet nie wiedziałam, że są zwierzęta jakieś, że truskawkę mogłam zerwać. Tam rozpoczęłam inne życie, które już zaczęłam lubić. Chodziłam do 5 klasy, kiedy ojciec mój umiera. Jak ojciec umarł, to znowu trafiłam do domu dziecka, tylko że do domu dziecka państwowego. I wszystko to, co ojciec mi opowiadał o swojej wielkiej walce o Polskę niepodległą, runęło w gruzach, ponieważ tam dowiedziałam się, że moi rodzice byli bandytami. Tak, tutaj właśnie, gdzie są te drzewa, był ten duży dom z czerwonej cegły. Natomiast tu dalej było gospodarstwo rolne do końca właśnie Chmielu. I tutaj, w tym, z tego miejsca aresztowano mi ojca i mamę. Mama nigdy już tu nie wróciła. Ojciec jeszcze chwilę próbował to odbudować, ale niestety zmarł i resztę majątku zostało po prostu rozebrane, zniszczone. Ja często tu przyjeżdżam i patrzę na to miejsce i sobie wyobrażam, jak mogłoby dzisiaj być pięknie inaczej, a jest to, to co jest.
tutaj to pierwsze piętro to był oddział kobiecy, to był oddział numer 3. Góra był oddział numer 5. Tam też były sale i były separatki śledcze. I była tak na przykład cela 20, w której było nawet 140-150 osób. No, śledztwo to zależy, jak kogo traktowali. No, między innymi to było zakuwanie rąk, nóg. Automatycznie trzeba było zrobić przesiad. Kładali tu drążek, autycznie człowiek tak jak przewracał się, że tym szedł do góry, no i do nosa wodę lali, tam różne sposoby mieli, czy tam szpilki za paznokcie, czy inne. Ja szpilek za paznokcie nie miałem, ale wodę do nosa to mi lali, czy takie uderzenie, jak tu, które się potem parę lat czuło w więzieniu po tych żyłach na karku, to te mi stosowali, bicie w pięty, siadanie na takim taborecie, na nodze od taboretu, a bardzo często znięcali się, jak ktoś się usiadł, jak już był zmęczony, to potrafili go napchnąć, że nawet bywało tak, że mogło do odbytu wejść nawet noga od stołka. No, stosobów to mieli masę. Dzisiaj czasami to się zdaje, że to był sen. Są to wspomnienia koszmarne. Dużo zależało od wytrzymałości ustawienie się psychicznie do pewnej sprawy. Jeśli człowiek był przygotowywany na najgorsze, to raczej było to wytrzymać łatwiej. Często to dopomagała wiara w Boga. Przypominał człowiek cierpienie Pana Jezusa. Była ta pewność człowieka, że ginie za sprawę święto, za wolność, w obronie ojczyzny. Przeżywało się to zupełnie inaczej niż człowiek, który był załamany. Byłem skazany, to były moje dwie siostry na procesie. No, jak zwykle po tej karze śmierci zaczęły płakać, a po co ci potrzebne, czy to, no wie pan, no to też tak jak tam. No ja tam powiedziałem, że mówię, zginę, to zginę za ojczyznę. My jedziemy dziś, a to był przy mnie taki, to mi przy tym, trzymał palec na pulsie taki Dawidziuk, to był Humera kolega. Oni byli, to był dawny. Mówi, my jedziemy dziś, a oni pójdą jutro, tak jeszcze pokazałem. Tylko oni pójdą jako zdrajcy, jako Pachowski Moskiewski. Mówi, a ja zginę za wiarę i ojczyznę. No a ten odpowiedział mi, żmija nad grobem i kąsa. I kajdany mi założył na ręce, bo byłem wtedy rozkuty. No i przerwał mi widzenie i do więzienia. Siedząc w więzieniu, siedział żony szwagier. Ponieważ miał do mnie zaufanie, na temat opowiadał swojej szwagierki, czyli mojej żony. No i wtedy określił mi cały charakter jej, cały poziom moralny. No to postanowiłem nawiązać kontakt z nią. Ona siedziała w Fordonie. No i napisałem list do niej, że
wiedząc o tym, że ktoś, który jest po prostu również odizolowany, a w nim bije to młode serce, i które no, tam odpowiednio tam, wie pan. No i napisałem ten list, no i żona odpisała i tak się to zaczęło. Kochana Stefciu, pamiątki te nie są ze złota, nie zdobią je drogie kamienie, ale za to są symbolem moich uczuć dla ciebie, a uczucia naprawdę szczere, to jest coś więcej niż złoto. Tu na przykład jest monogram jej i mój monogram. Ostrym gwoździkiem, krobane, drapane ze szczoteczek, ze szczątków od szczoteczki. To jest na czarnym, no ale żeby był kontrast, to jest, figurka jest z białej szczoteczki. Ale już gwoździki tutaj, które przybita jest figurka, to jest już z czerwonej szczoteczki. Wszystko dla żony pan robił? Tak. Przede wszystkim wiara odegrała dużą rolę. I nawet to przetrwanie w więzieniu, to też dzięki wierze. Były takie momenty, że człowiek się mógł załamać zupełnie. A jednak wiara i modlitwa podtrzymywały na duchu. Ja wierzyłem w zmiany i wierzyłem, że wyjdę. Już mimo wszystko, że ważyłem 42 kilo, że byłem zagłodzony. Więzienie było, Rawicz bał, to było ciężkie więzienie, to jeszcze gorsze jak Wronki. Rawicz był wcześniej, no potem Wronki, no a potem już byłem w Strzelec Opolskich, to tam już było pół wolności. Ojciec przyjaźnił się z panem Przesoniem. Wiem to z opowieści mamy, bo później w latach 80. było odsłonięcie tablicy w kościele w Wygnanowicach, poświęconych też ludziom, którzy zginęli z rąk ubecji w 1945 roku na Choinach. I właśnie wtedy spotkałem pierwszy raz pana Szaconia. Z mamą byłem i mama mówi, o Wacek, mówi, ale ty, mówi, już nie jesteś czarny, jak pseudonim miałeś, tylko już siwiutki. On mówi, Danusiu, zmieniamy się. To, tak to utkwiło mi i będę to pamiętał. No i tak się właśnie poznali. Mama zawsze powtarzała, że Uskok miał syna. Widziałem o tych Zarzyckich i później też spotkaliśmy się i z Magdą, i z Adamem. No i później już to, gdzieś to tak zaczęło się toczyć, że się coraz więcej tych dzieci niezłomnych, wyklętych poznało. I trzeba się jednoczyć jednak, bo mamy wspólne historie i coraz więcej nas takich jest. Nazwiska są ujęte, ale nie wszyscy są tutaj w tym grobowcu pochowani. Jest tak, jak mama jest ujęta, a dopiero będą szukać. Właśnie mają tam, w tamtym sektorze szukać i tam mają właśnie informację, że to już jak wypełnili ten rów ludźmi, to 49 rok tam właśnie był chowany. I dlatego tam będą właśnie szukać Babinicza, Uskoka i moją mamę. Bo moja mama była również oddziele ojca, łączniczką, no i była emocjonalnie silnie związana z tymi ludźmi. Była tutaj na tym cmentarzu, chciała złożyć kwiaty, ale to był rok 51. Ponury człowiek zawrócił ją stąd. Opowiadała mi cały czas, odkąd mogłem zrozumieć, że powinien być dumny z tego jego ścieżki wojennej, z tego, że się nie poddał. Ojciec jak wyszedł z więzienia, jak już troszeczkę uregulował swoją sytuację prawnie materialną, prawda, to zaczął poszukiwać tutaj koniecznie przez różne możliwe tam kontakty grobu, gdzie mogła być mama pochowana. I ojciec nas zaprowadził na 100% pewny, że tam mama jest pochowana. O tym, że jej tam nie ma, to się dowiedziałam wtedy, kiedy jego zwłoki, jego
trumienkę zabierałam z Łuszczowa, bo tam ubowcy wysypywali na niego śmiecie i wykopaliśmy, tutaj mamy grób, że zbierzemy obydwoje rodziców małe trumienki, że tutaj przeniesiemy. Okazuje się, że mamy pusty grób, słuchajcie. To dla mnie to był szok. Pierwsze co, siadłam w samochód, pojechałam do księdza, powiedziałam, jaka jest sytuacja. On mówi, no i co, no dzieci będą jutro i co? A on mówi, nie możemy im powiedzieć, oni wszyscy troje znali matkę, ty dziecko nie znałaś, będą bardzo nad tym ubolewać, że nad pustym grobem modlili się z ojcem, prawda? Musimy ten fakt przemilczeć. Ludzie pieszczą swoje dziadki, ja nie mam ojca ani matki. Ach Boże, nie daj nikomu sierocie żyć w obcym domu. Ach Boże, nie daj nikomu sierocie żyć w obcym domu. Polska tonie w czerwonej powodzi. Istnieje przysłowie, że tonący brzytwy się chwyta. Jakże ono obecnie pasuje do wielu Polaków. Toniemy, a nadzieja, której się chwytamy, pozostaje niestety tylko przysłowiową brzytwą. W nocy z 20 na 21 maja 1949 roku 150-osobowa grupa UPKBW otoczyła bunkier w Dąbrówce, a finał znamy. O 7 rano uskok rozerwał się granatem, nie mając szans na ucieczkę. W tym miejscu powstawały strony pamiętnika ojca. Tutaj też napisał, był autorem wiersza pod tytułem Niewola. A kto chce być sługą, niechaj sobie żyje, niech sobie powróz założy na szyję. Niechaj swą wolę na wieki okiełzna, Pan jest niedaleko, niech do niego pełza. A kto chce być wolnym i prawe ma serce, niech walczy, niech cierpi, choćby w poniewierce. Niech ducha pokrzepi myślą o przyszłości, niech czoła nie zniży w podłej służalczości. A kto chce być sługą, niechaj sobie żyje, niechaj sobie powróz ukręci na szyję. A kto chce być wolny i prawe ma serce, niech cierpi, niech walczy, choćby w poniewierce. A kto chce być wolnym, a kto chce być sługą? Po śmierci Uskoka 21 maja 1949 roku w terenie pozostaje dwóch przedstawicieli jego kadry. Podporucznik Stanisław Kuchciewicz-Wiktor i właśnie do niedawna jeszcze dowódca patrolu sierżant Józef Franczek Laluś. Laluś ukrywa się samodzielnie, jednakże okresowo kontaktuje się z Wiktorem i organizują co najmniej trzy akcje. Pierwsza akcja to jest we wrześniu 1950 roku likwidują Franciszka Kasperka Hardego, człowieka odpowiedzialnego za śmierć Uskoka. Rok później, 24 sierpnia, likwidują Franciszka Drygałę, tego Drygałę, u którego zostali aresztowani Bartnik i Skorek. A ich ostatnia akcja to jest 10 lutego 1953. Akcja kończy się niepowodzeniem. Wiktor ginie w strzelaninie z milicjantami i od tego czasu Laluś ukrywa się samodzielnie aż po swojej śmierci. Ile ludzi ucierpiało, ile ludzi było bitych, a on, żeby 19 lat się ukrywać, to przecież musiał setki miejsc odwiedzać, prawda? Że to nie było takie łatwe, nawet samo to zdrowie, jakie ten człowiek musiał mieć, żeby nie chorować, a jak nawet chorował, a był postrzelony kilka razy. W pewnym momencie za Franczakiem zaczęła się snuć legenda człowieka nieuchwytnego. Słyszałem taką opowieść, że w czasie jednej z zabaw, bodajże w Wygnanowicach, do mikrofonu, to był początek lat 60., podszedł podbity człowiek, powiedział, że uwaga, Franczak jest na sali
I w tym momencie podobno wszyscy ormowcy, tak jak stali, a to był budynek parterowy, powyskakiwali przez okno. To jest właśnie jedne takie lokalne opowieści właśnie towarzyszące się tym wielu latom ukrywania się Józefa Franczaka. To ja już się wczuwam w jego tę rolę, bo też byłem parę miesięcy jako ten partyzant i za okupacji przeżywałem i w takiej rodzinie, no to przecież człowiek już w tym przesiąkł. Bo teraz jak rozmawiam z panami, to też mi się to wszystko przypomina. To nie tam, że bajka, to była prawda. Wszystko ładnie, pięknie, tylko w tej prawdzie, jak człowiek musiał lawirować, żeby jakoś wyjść cało. A on takich przez 19 lat, ile miał takich spięć, tych nerwówek, to jakież musiał mieć nerwy, co to za człowiek, ja jego podziwiam po śmierci, że on to tyle lat mógł wytrzymać. To w więzieniach ludzie nie wytrzymują, co mają i jedzenie, i spanie, i ubranie. A tu niby wolność to gorsza jak więzienie, to wolność. Przez okres przebywania w konspiracji Laluś bardzo rozbudował siatkę swoich współpracowników. Na początku lat 60. Lubelskie SB szacowało, że udzielało poparcia 200 współpracowników. To jest 200 zidentyfikowanych współpracowników, a tak naprawdę nie wiemy, ile osób, powiedzmy, sympatyzowało z samym Franczakiem i na przykład udzielało mu pomocy poprzez, nie wiem, podanie posiłku, podanie kubka wody. To też było traktowane jako pomoc. Tak jak ludzie krzyczeli, że rabował, to absolutnie nie. Dowód na to najlepszy, że tyle lat go przeżył i ludzie mu pomagali. To jakby rabował, jakby zabijał, to by ktoś się mścił, to by go też sprzątnęli czy oskarżyli. Bo nikt go obcy nie oskarżył, bo to jest najlepszy dowód, że był dobrym człowiekiem. Inwigilacji poddano całą rodzinę krewnych, którym założono aparaturę podsłuchową w domach. Zachowały się zdjęcia z techniki operacyjnej, gdzie na dworcu w Lubinie na przykład fotografowana narzeczoną Lalusia Danutę Mazur. Niemniej jednak nie uzyskano przez te kilkanaście lat bezpośredniego dojścia. Sytuacja zmieniła się dopiero w 1963 roku, kiedy pozyskano do współpracy Kazimierza Mazura. On był krewnym narzeczonej Lalusia i poprzez niego w ciągu kilku miesięcy dotarto w otoczenie Lalusia. Będąc małym dzieckiem, nawet jak wszyscy do szkoły chodzili z rodzicami, ja szedłem z mamą czy z dziadkiem. I zawsze tak marzyłem, żeby mieć takiego prawdziwego ojca. Brakowało mi tego, nawet tego klapsa ojcowskiego. I tak zawsze mnie te myśli nachodzą. Swoim dzieciom zawsze nie dawałem oczu, zawsze starałem się dać im tą miłość taką ojcowską, no ale nie wiedziałem, jak to zrobić, bo nie miałem ojca, no może w ten sposób powiem. No, brakowało mi tego. Więc panowie, Laluś biegnie z tamtego miejsca i on dobiega gdzieś mniej więcej do tych krzaków. Tutaj zaczyna się ostrzeliwać i w którym mniej więcej miejscu on upadł? To dosłownie 3 metry od rogu tego domu w tamtą stronę. 3 metry zaraz za załomem tego domu? Tak, tam ja się ruszył, on przyklęknął tak jak
Ostrzeliwał się i tu. W każdym razie na podstawie raportu protokołu oględzin zwłok wiemy, że funkcjonariusze ZOMO, SB strzelali po to, żeby zabić. Bo no oczywiście. Laluś miał 4 rany postrzałowe klatki piersiowej, jeszcze rany postrzałową nogi. Tak. Tu jak pisze w raporcie, że przyklęknął strzela, to musiał być otoczony i gdzieś z tyłu dostał ten. No, chcieli dopaść go i dopadli. No. Nie było innej opcji. No. Tak zastanawiam się, cała Polska mówi, że Józef Franczak, ostatni z wyklętych, niezłomnych, który nigdy się nie poddał, nie złamał przysięgi i trochę przykre jest, że do tej pory jakoś te władze nasze nie potrafiły w jakiś sposób upamiętnić tego miejsca, bodaj skromnym kamieniem z napisem, że to zginął ostatni żołnierz podziemia niepodległościowego. Smutne to jest. Stajemy dziś z pochylonymi głowami, pełni zadumy i bolesnego skupienia przed tymi, którzy broniąc ziemi ojczystej i wolności człowieka polegli w walce ze zbrodniczymi reżimami hitlerowskim i sowieckim. Przed tymi, którzy zostali zamordowani przez komunistów w więzieniach. Nie dajmy zginąć poległych, wzywajmy ich po imieniu. Wzywamy was, niezłomni dowódcy antykomunistycznego podziemia, Zygmuncie Szendzielarzu Łupaszko, Anatolu Radziwoniku Oleku, Czesławie Zajączkowski Ragnerze, Marianie Bernaciaku Orliku, Stanisławie Sojczyński Wawrzycu, Hieronimie Dekutowski Zaporo, Antonie Żubrycie Zupu, Henryku Plamę Baltku, Zdzisławie Brojski Uskoku, Józefie Franczaku Dalusiu. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom!